Logujemy się do panelu administracyjnego jako moderator. Opcje językowe wydzielone są jako osobna karta. Wchodzimy w Search Translations. Mamy tu listę aktualnie zdefiniowanych języków z możliwością dodania nowego oraz przyciski służące do importu i eksportu języków z bazy. W oknie eksportu wybieramy z jakiej grupy mają być to szablon do tłumaczenia, czyli albo z produktów, albo z kategorii, czyli na produktów. Można wybrać, jakie języki mają być wyeksportowane razem z języki, które mają być dostępne jednocześnie. W tym wypadku możemy wyeksportować, każdy z nich jest dostępny jako osobna kolumna. Język angielski dostępny jest cały czas. Przechodzimy do pobierania. Pliki eksportuje się jako plik Microsoft Office, XLSX. I w pliku mamy kolumny. Dwie, które są stałe, czyli identyfikator wewnętrzny danej pozycji w bazie, jego wersja podstawowa w języku angielskim oraz kolumny języków, które zostały wybrane w trakcie kreatora eksportu. W pliku pobranym uzupełniamy pola, które potrzebujemy. Tutaj zasymuluję, powiedzmy, że to jest ramka. To chyba ta filmowa. Nie wiem, jak jest po niemiecku i francusku. I zapisujemy. Następnie przechodzimy do importu. Wybieramy, jaki to jest rodzaj tabeli, czy to są produkty. Wybieramy plik i wgrywamy. Teraz przechodzimy do produktów. Czytamy listy produktów. Szukajmy, co byśmy zmieniali. To będzie chyba najszybciej tak. Okay. W edycji zostały dodane dodatkowe pola językowe. W tych polach akurat mamy to, co jest tam wprowadzone. Na poszczególne pola oczywiście jest nałożony tryb wymagalności. Tak jak na wszystkie pozostałe pola, tutaj minimalnie jest 3. I zapisujemy je. Okay. Tu po wczytaniu zmiany są. Okay. To samo jest przy nowym produkcie. Są dodatkowe pola związane z poszczególnymi językami. Tak samo są wymagane takimi jak przy edycji.
I analogicznie w kategoriach poczytano Jamesa, na przykład. Uzupełniamy dane. Zapisujemy. Tak, wszystko jest. Tak samo jak w produktach, przy dodawaniu nowej kategorii są dodatkowe pola języków i wszystkie, które są wymagane.